kolejnego punktu. Prowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy na Kozówce. Bardzo bym poprosił o przedstawienie swoje. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie prowadzenia ruchu jednokierunkowego ma spółdzielcą posiedzenia prezydenta. Tak, zgłosiłem się do zgłoszenia prowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Spółdzielców w kierunku od ulicy na Kierunce do ulicy na Kosłowieckiej. Rada Gminy uchwała wchodzi w życie z podjęcia uzasadnienie. Powyższa uchwała została na ulicy Spółdzielców mieszkaniowej na Kosłowieckiej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Już tak szczerze, ja tu konsultacji. No to myślę, że... Chyba polityka ankiet, ja nie pamiętam. Ja tak mam tak króciutko, znaczy ja nie mam chyba komisjata. Zatem się zarządu spółdzielni. Teraz poprosimy kiedy o prowadzenie ulicy jednokierunkowej, o ulicy na Kozówce do ulicy Nowosądecki. Zwróci się z pismem do spółdzielni mieszkaniowych, aby dzielnica podjęła konsultacje społeczne przeprowadzić, zarząd podjął sam, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na skutek rozdanych ankiet wszystkim mieszkańcom przy ulicy na Spółdzielców, to jest około 1000, 200 z groszami wróciło na tak, 40 parę dni się ponadnie. Tak jeszcze może przypomnę tylko, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej oczywiście w porozumieniu z radą nadzorczą zobowiązał się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z odznaków, począwszy przez te konsultacje, nie będzie to żadnym obciążeniem dla budżetu, czyli nie do budżetu. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja może do Pana Zbyszka, bo nigdy się nie wypowiedział, prawda, a chciałbym, żeby Pan ten głos zabrał, prawda, czy Pan jest za, czy szczególnie, czy, bo to jest akurat nie Pana rejon. Tak, więc w ramach Rady rozmawialiśmy z Panem osobami na ten temat i jest tak, że faktycznie bardzo źle się jest totalnie, jeżeli chodzi o mijanie się to nawet i dzień i w nocy, bo dzień jest mniej samochodów parkowanych, a w nocy jak to doparkowane po prostu to za każdym razem się bardzo ciężko minąć i to jest jak najbardziej skandalne. Tak samo ten kierunek ruchu jednokierunkowego jest jedyna opcja, która wchodzi w grę, bo wyjazd z tego grupka jest niebezpieczny. Tam ciągle z obu stron są samochody i one utrudniają widoczność i bardzo źle się wyjeżdża. A tak samo, jeżeli spojrzeć na wjazd z drugiej strony, od strony Nowosądeckiej, to gdyby był wjazd od tamtej strony, trzeba by nadrabiać przynajmniej kilometr, żeby można odjechać, bo nie ma po prostu silnych skrętów. A przewiduje Pan protesty? Nie sądzę. Nie, bo ja sądzę, że będą. Bo ci, którzy będą chcieli do ogólnej wjechać, to także... Znaczy, mogą być jakieś protesty wielu osób, które mogą być późniejsze, ale nie sądzę, żeby to było jakieś... Żeby nie było pikietu żadnych. Bo ja tak, rzeczywiście ci mieszkańcy, którzy mieszkają gdzieś w środkowym rejonie, mogą mieć problem, bo oni zawsze będą musieli jechać do góry, bo ci, co mieszkają przy górze, no to muszą jechać Nowosądecką, czy w tą stronę, to on na pewno będzie zwaną tak logicznie rzecz biorąc. Natomiast ci, co mieszkają u góry, ewentualnie w samym dole, no mogą mieć rzeczywiście, no bo za każdym razem wyjeżdżają, będą musieli jechać do góry. To jest odcinek 250 metrów. Na przykład jadą na górę. Będą chcieli jechać od Łużyckiego. Będą chcieli jechać od Łużyckiego, nie wiadomo. Ale to będą żarty. To jest tak, jedno, że bezpieczeństwo ruchu, drugie na pewno spowoduje możliwość większej ilości miejsc parkingowych, to też należy mieć pod uwagę. Ja myślę, że jak pytam o opinię, bo tego gdy konsultacjach nie ma akurat, nie? Ale tam nie było wypadków żadnych takich obecnie, tego typu zdarzeń różnych, natomiast no... Nauczyli się jeździć. Tak, to tyle rady, natomiast ja trzymam się od głosu, natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, no to stanie się po prostu tylko po to, żeby te miejsca były. Czy to rozwiąże problem? Czas pokaże.
Czy na pewno będzie kontrowersyjne, na pewno będą jakieś polityki, to zawsze to zawsze są, natomiast zobaczymy w tym momencie, jak znaczy, nie zawsze można tego zmienić w razie postęp protestu. Ja powiem Państwu tak, doświadczenia dzielnicy Piątej, w której wprowadzono ruch jednokierunkowy na przestrzeni, nie wiem, 3-4 lat od roku 2006-2007. Dzielnica Piąta to jest dowodza stara okolica Radia Kraków, Łotwu i tak dalej. I tam wprowadzono ruch jednokierunkowy, no można powiedzieć, co 2-3 miesiące na kolejnej ulicy wprowadzono ruch jednokierunkowy. Zasadniczo nie było większych procesów. Powiem, no ten ruch jednokierunkowy tam został wprowadzony ze względu, tak jak mówię, pierwsze miejsc parkingowych. Drugie, braku możliwości no, bezpiecznej, czy tam no, jazda, która sprawiała jakikolwiek komfort, bo mówię, jazda przeciwka stały, nie samochody, zjeżdżały, trąbili na sobie, no mówię, nie wiem, czy zdarzenia drogowe miały miejsce, pewnie jakieś tam miały, no. Mam nadzieję, że nie groźne, natomiast wprowadzono, czy były, no były protesty, mam jakieś część osób w dzielnicy Piątej, że były jakieś protesty, teraz nie były to na mocną skalę protesty, zwłaszcza protestowali sami się wolni mieszkańcy, natomiast większość mieszkańców opowiadała się tam, w tym przypadku za protest. Wydaje się, że ten proces jest nieuchronny, na kolejnych osiedlach będzie nieuchronnym, zwłaszcza tych, które były budowane no, w innych rozwiązaniach architektonicznych, kulturowych, kiedy jeden samochód przypadał na... Czyli nie, to jest tak, że w 89 roku w Polsce było 2 400 000 zarejestrowanych samochodów, obecnie jest 15,5 miliona. 18 chyba. 18, no, no to ja mam tylko 15,5. Pan marszałek, przepraszam, panie radny, za mówię. Jest mnóstwo jednokierunkowych. Tam jak ktoś go chce, muszą być niebie zjazdy. No, ale są szersze ulice. Ale to jest jednokierunki. Tak, tak. Bardzo prosił ma pani Patrycja. Tak. Ja to zazwyczaj jestem być może wprowadzić taką zmianę, mam nadzieję, że skorzystam na mieszkańców. Przy okazji chciałam zapytać, jakie są szanse, wielokrotnie też rozważane, odrzucane, a równie palący problem ulica Okulna na Kozłówce. Ulica Okulna na Kozłówce jest brana pod uwagę w następnym etapie, że jako chodzi o ulicę jednokierunkową, ale to dopiero na razie są tylko przymiarki. Rozumiem, ale były już jakieś rozmowy i na ulicy na Kozłówce będą stawiane progi, znaczy progi, chyba progi. Nie progi, tylko takie separatory. Ten separator nie sprawdza się na Kozłówce. Ja się nie sprawdza. Dlatego, że dwa samochody się mijają z dosyć dużą prędkością, to nie powoduje zagrożenia. Nie zgodnie z przepisami. Tak, to jest. Ale się miną, a przy ale gdyby Straż Miejski tam stanął, co mnie zarobił. Ale to jest na wprost Straży Miejskiej. No tak. Ja powiem tak, progi w takiej świętej zawodowie no niestety wywołują większy sprzeciw niż chyba ruch jednokierunkowy. Dlatego, że no niestety te progi jak ktoś szybciej wiedzie słychać w mieszkaniach zwłaszcza. Proszę? No, to by chaos. Po prostu wygląda, że nie ma łatwo. No ale przy Okulnej są tam bloki, tak wydaje się utypowane. No, ja byłam na myśli się o Okulną, no, jak tam sytuacja wygląda, myślę, że może to było rozwiązanie. No. Następny etap. Być może zobaczymy, jeżeli dojdzie do skutku, jak to wyjdzie. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem? Gdzie mamy wygodę? Ja nie jestem. 13. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie ulicy na... Pójdzie. Przechodzimy.